Dobra. Pytanie, gdzie jest pierwsza. Ten. Gdzie jest pierwsza bonusowa misja? Ja chyba wiem, gdzie. Musimy wszystkie te trzy głośniki uderzyć, czy co to jest dokładnie. Nawet to nie są głośniki, to jest zupełnie co innego, kurde, ale nie pamiętam, jak to się nazywało. Jakaś taka maszyna. O, i mamy pierwszy sekretny poziom, który warto byłoby odpalić sobie i przejść. Który znajduje się tutaj. Jedziemy. Możemy ten poziom przejść albo Gexem, albo Rexem, albo Kazem, więc oczywiście przejdziemy sobie Gexem, no nie? O, i mamy tutaj Moszoporka, który jest tym kierowcą, raczej konduktorem pociągu. I pamiętam, jak ja robiłem tę rundę bonusową, a raczej ten poziom secretowy, kurde, ten ukryty poziom. To raz może chyba tylko miałem z nim problem, jak grałem na PSP. A na live streamie to nie pamiętam szczerze, jak mi poszło z tym poziomem. Ale fajna nawet muzyka tutaj nam leci i towarzyszy. Dobra, nic już nie dorwiemy z naszego gołąbka. Dobra, tyle. To niezły pociąg, który ma tylko jeden wagon. Lepiej w sumie uważać, bo Moszopork to jest psychol. Jeszcze jeden komar. Gdzie żeśmy go zgubili? Jak zwykle problem z jednym komarem. Tak jak to w Spyro jest zawsze problem z jednym klejnotem. Aaa, tutaj żeśmy go zostawili, ten komar. I teraz musimy zdobyć odznak, która tutaj się pojawi, prawda? Prawda. Dokładnie tak. No i mamy zrobiony poziom. To co mieliśmy zrobić, to zrobiliśmy. Więc teraz pójdziemy sobie do The Pole, ponieważ tutaj czeka na nas akurat bonusowy poziom, którego dawno powinniśmy już zrobić, a nie zrobiliśmy. A mianowicie on sobie jest tutaj. Dokładnie tak. Ring the Ten Bells. Ciekawostka do poziomu Marsupial Madness. Nazwa poziomu może być parodią Marble Madness. Czyli musimy uderzyć w 10 dzwoneczków. O, patrzcie, kurde, to jest parodia tego, Kubusia Puchatka w sumie. Bo jak pamiętacie, była ta kangurzyca i maleństwo, no nie? No to właśnie to jest coś takiego. Bardzo lubię, to jest też nostalgiczny dla mnie poziom. Pamiętam, jak go też robiłem na streamach. I jak grałem sobie w wersję PSP. Źle tego poziomu nie wspominam. A wy jak wspominacie ogólnie te bonusowe i ukryte poziomy, które teraz będę robił? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Wiem, że się powtarzam, jeżeli chodzi o te kwestie, ale no jestem ciekaw po prostu, bo może każdy z was miał jakieś inne przeżycia z tymi poziomami. Tu nie ma żadnego dzwoneczka? Nie. Więc musimy jeszcze wyżej pójść. Ale ta muzyka jest, kurde, mega wciągająca, nie? I mega klimatyczna. Hurry
hurry, hurry, hurry! Yes, we have a winner! Okej. To tyle, jeżeli chodzi o rundę bonusową. Jest zaliczona, bardzo ładnie, bo inaczej gdyby była niezaliczona, to tego kodu by nie było tam, wiecie, trójkąt, kółko, x i tak dalej, co mogliście zobaczyć. I teraz idziemy sobie odblokować tutaj rundę bonusową. Ale żeby ją odblokować, to trzeba zrobić coś takiego. No i proszę bardzo. Let's get it on! Ciekawostka do poziomu Gekstream Sports. Nazwa tego poziomu jest parodią słowa sporty ekstremalne. Musimy teraz 5 elfów unicestwić. Tak, i jak grałem sobie ostatnio w wersję na Nintendo 64, to tutaj zupełnie inna muzyka leciała z jakiegoś powodu. Ale fajna, przyjemna bardzo runda bonusowa. Dobrze, że te najlepsze rzeczy sobie zostawiam na koniec. Stęskniłem się trochę za tym soundtrackiem. Chociaż święta dopiero w grudniu, ale no wiecie, to że ja ten let's play nagrywam w czerwcu i wy będziecie widzieli go na lato, no to nikt nie mówi, że nie możecie oglądać tego let's playa klimatycznie w grudniu. Jak ktoś będzie miał ochotę sobie tak zrobić klimat, no to polecam bardzo. Jeszcze jeden elf. Gdzie jest jeden elf? W poszukiwaniu elfa, część pierwsza. A, tu jest śmierdziel. Nawet nie umył włosów, wiesz co? Nie dość, że ty masz takie niebieskie, dziwne włosy, to jeszcze kurde nieumyte. Wstydziłbyś się. Dokładnie tak. 74. Czyli to już chyba, jeżeli chodzi o Mission Control, to będzie na tyle, jeżeli chodzi o te wszystkie bonusowe poziomy. Tak przynajmniej mi się wydaje, że nic tutaj innego już nie było. Więc teraz będziemy musieli pójść do Lake Flacid. Flacid. I tam zobaczyć. I przy okazji zdobędziemy sobie monitora, czemu by nie. 75, elegancko. Tu już mamy zrobione, więc teraz tak. Tu był trening. Czy to będzie Lake Flacid? Ja, Lake Flacid. Dobra, lecimy tutaj. Tu mamy bonusowe poziomy i jakieś sekrety do ogarnięcia. Siemano, siemano. Witam serdecznie. W sumie to można by powiedzieć, że po raz ostatni widzimy sobie te światy, tak więc możecie już się powoli z nimi żegnać, no bo ja tutaj tylko idę wyczyścić te światy z bonusowych poziomów i z sekretów, które tutaj są. Lock and load, little lizard. Co tutaj teraz będziemy musieli zrobić? Tego poziomu nie lubiłem. Tego sekretu nie lubiłem bardzo robić. To ja pamiętam na PSP i chyba na streamie. Nie fajnie mi się robiło ten poziom, bo miałem z nim problemy. To jest trochę taki poziom w stylu właśnie Indiana Jonesa, tylko że Gex jest inaczej jakoś ubrany. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest w stylu Indiana Jonesa, bo jesteśmy w takiej opuszczonej świątyni. Ale wiecie, to, że coś mi się wcześniej nieprzyjemnie robiło, nie oznacza, że teraz będzie mi źle szło, bo może jest tak, że jak mi się wtedy to nieprzyjemnie robiło, to teraz właśnie będzie mi lepiej się grało w to, no nie? Nigdy jakby takich opcji nie wykluczam. Ale Jezu, jaka muzyka tutaj w tle leci. Thank you.
A właśnie między innymi nie lubiłem przez to, że to jest ta podwodna sekcja, no nie? Ale powinno pójść dobrze. Zaraz się wynurzymy, żeby trochę tlenu załapać, dokładnie. To ja mam chyba coś z pamięcią, nie tak? Bo jak mogłem mieć problemy z tym secretem, skoro zrobiłem go za pierwszym razem? O co tu chodzi? Może już moja pamięć płata mi figle w tym momencie. Nie wiem, nie mam pojęcia, powiem wam szczerze. Wydawało mi się, że to będzie właśnie runda, z którą ja miałem problem, a się okazuje, że jednak nie do końca. A, zapomniałem, że to trzeba na nowo zniszczyć, cholera. Ej, dobra. A tak poza tym, to chyba na dole jeszcze było coś, nie? Na pewno tutaj była jakaś runda bonusowa. To jestem na bank w stanie uwierzyć. Tak, tu na dole było. Lock and load, little lizard. Znowu to samo? Okej, dobra. To się widzimy za chwilę, jak pokonam tych elfów. 77, okej. Dobra. Trochę mnie dziwi, że w sumie ta runda bonusowa się powtórzyła, ale... Dobra, nie będę narzekał. Czasami się tak dzieje. Najwidoczniej twórcy trochę się zbyt bardzo śpieszyli z wydaniem tej gierki, no bo inaczej nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. Bo gdyby się nie śpieszyli, no to tutaj trochę by co innego było, no nie? Aha, tu jest jeszcze. Dawaj mi tutaj tą rundę. Ciekawostka do poziomu What a Croc. Nazwa tego poziomu jest najprawdopodobniej parodią frazy co za szok, połączonej z użyciem slangowego terminu garnek, który odnosi się do krokodyli. Aha, spoko. Co to musimy zniszczyć? Jesteśmy teraz Geksem Piratem. Aha! Kaczuszki mamy zniszczyć, 10 kaczuszek gumowych. Easy. Taki poziom to by mógł w ogóle być zamiast tego pirackiego, którego wtedy robiliśmy bez kitu. To jest o wiele przyjemniejszy poziom. Przynajmniej dla mnie, oczywiście. Bo nie mówię, tamten piracki poziom też był w miarę okej, ale... No ale trochę mnie drażnił, nie będę tego ukrywał. Pamiętacie zresztą, jak ja się denerwowałem. Oj! Troszeczkę się zląkłem, że będę musiał od nowa robić. Ale na szczęście nie będę musiał od nowa robić. Dobra, Gex, zamknij się. A, haha, teraz z innej strony trzeba się tam dostać, okej. Kumando. Thank you.
Okej, okay, dobra, to było szybkie. Zapomniałem, że to jest runda bonusowa, bo gdyby to był poziom secretowy, to byśmy musieli ten... dostać się... zdobyć ten symbol specjalny, tak jak to było niedawno. Dobra, i teraz... wiem, gdzie musimy jeszcze iść. Gdzie prawdopodobnie będzie runda bonusowa na nas czekać. Tu chyba będzie ta runda bonusowa, co nie? Dobrze pamiętam? Bo był jeden telewizor, który chyba tutaj u góry omijałem. Jasne, że tak. Let's get it on. Mało jest tych rund bonusowych na całą tę grę. Wydawało mi się, że będzie ich więcej. Ciekawostka do poziomu True Grit. Nazwa tego poziomu nawiązuje do filmu True Grit. Oho! Teraz western. Time is running out. Aha, ja nie muszę tych kurczaków, tylko te skrzynki niszczyć. Myślałem, że ja muszę do tych kurczaków podchodzić i tak klepać dziwnie. Dobra, już się przestraszyłem trochę. To naprawdę zmienia postać rzeczy. No to jest easy, kurde. O Jezu, mi się wydaje, że ten, że w Geksie dwójce te rundy bonusowe były bardziej takie trudniejsze. A tutaj takie easy są bardzo. No to najwidoczniej to wszystko jest. To już nic z ponad tutaj. To co mogłem, to zrobiłem. O kurde. Dobra, nie w tę stronę, bo się zgubiłem już. Chyba trzeba będzie zaraz ten, przerwać nagranie, żeby nie było, że komputer zrobi mi jakieś figle migle, bo nie chciałbym stracić tego nagrania, a czasami wiecie, zdarza się, że złośliwość rzeczy martwy i komputer... martwych i komputer potrafi czasami sobie, wiecie, od tak na pstryknięcie palca ciachnąć i zrobić blue screena, brzydko mówiąc. Nawet nie brzydko mówiąc, tylko prawdę mówiąc. Dobra, pójdziemy sobie tutaj. Dokładnie tak. Tu nie będzie żadnego telewizora na początku. Nie, tu nie będzie, to dopiero będzie tutaj, będą telewizory na nas czekać. Nawet wiem, że jeden z nich będzie tutaj. Dokładnie, tutaj. Restanks. 10 restanków. Ciekawostki do poziomu War and Pieces. To jedyny poziom, w którym wrogowie tu występujący są tylko w tym poziomie. Nazwa poziomu jest nawiązaniem do Wojny i Pokoju książki Tolstoja. A, to jest to. No dobra, no to zrobimy to, to będzie easy. Restanki, czyli... a, dobra, już widzimy nawet. To jest bardzo przyjemny poziom, naprawdę. To pójdzie bardzo szybko, tak przynajmniej mi się wydaje. Ej, to jest muzyka, kurde, ta sama co w poziomie świątecznym.
Tylko że wiadomo, w wersji czołgowej, takiej wojennej bym nawet powiedział. Oj, ale dałem ciała. To może nam się teraz nie udać. Za mało czasu mam. Cholera. Bez kitu, nie udało się. No dobrze, moi drodzy, jestem z powrotem. Teraz musimy uważać na tą platformę. Dokładnie tak. I jedziemy, bez tutaj. Chociaż nie, na tą nie musieliśmy jeszcze uważać, na tą musimy uważać. Ale będzie chyba dobrze teraz. Tak jest. 7, elegancko. Tu nawet Gexa, jak możemy zobaczyć, jest namalowany na graffiti. Bardzo ładnie zresztą. Co tu się stało? Uwaga, bo to chyba lód jest. Tak przynajmniej mi się wydawało, że to jest lód. Jeszcze jeden restank. A, to jest tutaj. Bardzo ładnie, 80 życie. To mi się podoba. To z tego co pamiętam, teraz jeszcze będzie poziom. Będą jeszcze dwa poziomy. Te tajne, te takie secretowe. Jeden chyba był tutaj. Obok Mythology Network. No tak, oczywiście, że tak, był. Nad Mythology Network. Let's get it on! Aha! To jest to, co już było. Dobra, moi drodzy, no to skoro to już było, no to cięcie, nie? Po co macie dwa razy to samo oglądać? Ale trochę leniwe ze strony twórców, bez kitu. 81 życie, spoko. To jeszcze zostaje nam jedna runda bonusowa, jeden secret. No, dokładnie tak. To może najpierw zabierzemy się za secret, tak dla... tak dla odmiany. No, właśnie to chciałem powiedzieć, ale coś mi kurde... coś nie pykło z tyłu głowy. O, właśnie. Let's get it on! Aha, teraz jesteśmy jakimś płetwonurkiem. I znowu ta muzyka piracka, mam rozumieć. To jest taki okej w sumie poziom, bo w końcu coś oryginalnego jest, jeżeli chodzi o te sekretowe poziomy. A nie coś, co mniej więcej widzieliśmy. Więc mogę teraz na spokojnie powiedzieć, że ten poziom to jest taka parodia tych wszystkich filmów, gdzie
nie wiem, grali płetwonurkowie, what the fuck, albo nurkowie, jak chcemy sobie to nazwać. Może to, nie wiem, jest nawiązanie do Gdzie jest Nemo, albo innych tam takich właśnie filmów, albo nie wiem, filmu Szczęki. O, prędzej bym uwierzył, że to jest taka parodia filmu Szczęki, gdzie właśnie płetwonurkowie sobie, kurde, pływali pod wodą w poszukiwaniu, nie wiem, skarbu albo czegoś, a tu raptem zaskoczył ich właśnie taki rekin, który ich pożarł żywcem. Kurde, ale creepy, ja pierdziule, dobra. Ale nie, powiem wam szczerze, to jest momentami masakra, że ta gra ma takie powtarzalne rundy bonusowe. To jest taki minus strasznie, widać, że ta gra na szybko była robiona. Nie wiem, Crash Bandicoot 3 też był na szybko robiony, a jakoś potrafił dużo o takiego fajnego kontentu wprowadzić. Ja tego, kurde, nie rozumiem, dlaczego niektóre gry, skoro dostają trzecią część, trzecią odsłonę i są robione na szybko, to właśnie po łebkach niektóre są robione. Tego nie kumam bardzo. Jeszcze gdzieś są tu komary, trzeba je znaleźć. Na pewno wiem, że dwa są, jak się wpłynie tam do środka, ale wydaje mi się, że gdzieś tutaj one mogą być, jeszcze te dwa. Nie wierzę w to, że to są dwa ostatnie tutaj na dole. Gdzieś. No tutaj one są. Może rybka coś nam da, jakiegoś komara, co? Bo to aż się wierzyć nie chce, że nie ma tutaj, kurde. Aha, czyli jednak tu musiałem przyjść. Okej, czyli jednak tutaj. Dobra, ale jak ja mam się teraz tutaj dostać? Jakiś teleport czy coś? Chyba będzie podnoszony poziom wody. Tak mi się wydaje, znaczy podnoszony, obniżony poziom wody. Tak mi się wydaje, z tą bateryjką. Chyba właśnie coś takiego musimy zrobić. Patrzcie, co żeśmy zdobyli. Dobra, mamy gwiazdeczkę. Bardzo dobrze.
I entertain you?